Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechów, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gun, moi drodzy, kontynuujemy sobie historię, którą zaczęliśmy w poprzednim odcinku, a ty możesz, drogi widzu, zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Twitcha, a to może później, ale możesz wpaść na Twitcha. Chyba takich rzeczy nie powinno się mówić na samym początku, żeby wpaść na Twitcha, Discorda, Instagrama, kurwa, jak baner reklamowy, chłopie. Wydaje mi się, że to raczej może na końcu, jeżeli komuś się tutaj spodoba, to taką przypominajkę o tym, że można wpaść, można też zostawić, aczkolwiek na samym początku wydaje mi się to niezbyt zachęcające. No nic, słuchajcie, kontynuujemy sobie O! historię, ale z lajkiem możesz zostawić na sam początek. Jeżeli jesteś przy tym odcinku, to pewnie oglądasz serię, więc lajk zawsze jest mile widziany. Kontynuujemy sobie, słuchajcie, misję, która nazywa się Lekcja Szermierki. W poprzednim odcinku została nam tutaj zaproponowana droga kariery, kurwa, szermierza, nauczyciela szermierki. Nie wiem, to po polsku to jak to będzie, szermierzarz? Czy po polsku nauczyciel szermierki, ale nie wiem, czy to się odmienia jakoś, może inaczej, jakoś szermierzarz czy coś? Myślę, że nie, myślę, że ja się odmieniam, ale na słowo debil. Sobie wymyślam jakieś randomowe słowa. I przemedytowałem, słuchajcie, na dole, bo miałem misję ogólnie przyjść za jeden dzień i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to oczywiście nie chciało mi się czekać całego dnia w grze komputerowej, dlatego przemedytowałem na samym dole cały dzień. No i dostaliśmy misję, która nazywa się, zaktualizowała nam się aktualna misja Lekcja Szermierki na powiedz kapitanowi straży o Lekcji Szermierki. Więc teraz muszę wyjść z domu. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że przyszedłem wykonać lekcję szermierki. Witam. Ja w lekcję szermierki przyszedłem. Witajcie. Wy w jakiej sprawie? Jestem umówiony na lekcję szermierki z Rozą. Geralt z Rivii, prawda? Panienka wyszła akurat na spacer w okolice Tumskiego Mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Ciekawe, kurwa, którędy Zapowiada się wyszła. ciekawa lekcja. Dzięki. O, tutaj chyba jakieś rendezvous może, co? O kurde, ty, nie pamiętam tego. Lekcja szermierki. Wydaje mi się, że nigdy nie wykonywałem tej misji. Mnie też Nie wiem jakim przykro. cudem, bo starałem się zazwyczaj przejść tą grę jednak na 100%. Tu się okazuje, że najwidoczniej nie udało mi się przejść na 100%. Zresztą sporo mam osiągnięć jeszcze do odblokowania, więc na 100% to na pewno mi się niestety nie udało tego przejść. Tutaj jest jakiś handlarz po lewo. Nie wiem, czy to nie jest ten gagatek, O, dalej, nie wstydź się. Tu nie którego znajdziesz wszystkich, co uratowaliśmy. chciałeś. No chcę, klikaj. Może ma jakieś ciekawe karty na przykład. Nie, mam jakieś gówno w sumie. Siarka, jakieś alchemiczne rzeczy, ale Bywaj. aktualnie jedyne, co z alchemii potrzebowalibyśmy, to tych rzeczy do wytworzenia białej mewy, czyli eliksiru, znaczy alkoholu, który jest potrzebny do wytwarzania 90% eliksirów teraz. Nie eliksirów, tylko wyśmienitych olei. Ale szczerze mówiąc, mam wrażenie, że do eliksirów jakichś Zdobądź lepszych też szans. będzie potrzebny. Witam, co dla wielmożnego pana? Może ci rzemki? Z różnych par wprawdzie, ale ten sam rozmiar. O, można zagrać z tą Menelu No dobra, Grinda. pokaż, co tam masz. Czego ja nie mam? U mnie każdy coś dla siebie Ty znajdzie. takiego, I ty wyglądasz, tanio. tak? Ty wyglądasz na takiego, co będzie miał alkohol. No i ci dupa, kurwa, końskie juki. I szkatułeczkę. No też wyglądasz na takiego gagatka, co ma za dużą ilość szkatułeczek. Germanie. Dobra, zagrajmy w Jeżeli Grinda. będziemy mogli zagrać też w karty, to niczego mi już nie zabraknie. Ale kurwa, zdziwiony, ty. Pierwszy raz z Wiedźminem pewnie Gwinta gra. Słuchajcie, w poprzednich odcinkach graliśmy Królestwami Północy i Skojatel. Są to bardzo fajne talie, bardzo mi się podobają. Natomiast może byśmy spróbowali czegoś innego. Nie wiem, czy moja głowa jest na to gotowa, bo bez bardzo późno w nocy, dzisiaj bardzo, bardzo dużo rzeczy robiłem. Znaczy gówno dużo rzeczy robiłem, no po prostu dużo jak na mnie, bo jestem leniwą kurewką, może tak. Żeby to jakoś miało logicznym sensem. Necker co przywołuje? Przywołuje Neckery, ale mam tylko jednego Neckera. To bym wywalił Neckera. Dodałbym wojownika jakichś tam waranów. Olbrzymi krabopająk za utopca. No dodaj się olbrzymi krabopająk. I tutaj jest Echidna.
My chcemy echidnę dodać. Byśmy musieli mieć grzyba na środkowy poziom. Ile dobrze rozumiem. Chyba nie mamy grzyba na środkowy poziom, mamy zwykłego grzyba. Którego w ewentualności możemy na środkowy poziom rzucić, to prawda. A czy my chcemy? Chyba nie chcemy. Ghoul, co przywołuje? Pewnie ghoula. A łączy się w ogóle z ghoulem, ale mamy tylko jedną kartę. No to karty tutaj, jeżeli chodzi o potwory, są mam wrażenie takie średnie. No ale możemy spróbować, co? Partyjkę. Spróbujmy. A w ogóle zapomniałem zmienić tego. Zapomniałem zmienić mojego władcę. Trzaskający mróz działa na jednostki bliskiego wsparcia. Wywal to w pizdu. Gestem mogę też wypierdalać. Co robi ma karta? Król godno śmieje się, kłapią przegniłe zęba nad zardzewniałym kołnierzem zbroi. Przy wpływie złych warunków atmosferycznych jednostki tracą tylko połowę swojej siły bojowej. No, do pizdy. Co, walimy szpiegów. Na szczęście jakimś cudem potwory mają strasznie dużo szpiegów. Wcześniej w ogóle nie miałem szpiega, ani jednego. Pokaż co to jest za karta w ogóle. Hubert the Rake. Cornel jest spokojnym człowiekiem, nawet z nieboszczykiem obchodzi się jak z dziećmi. A to co to za karka? Mglak. Jak widzisz światło we mgle, zawracaj natychmiast. W tunelu jak też widzisz to zawracaj. Pamiętam kiedyś miałem taki sen właśnie, że światło w tunelu miałem, to szybka ewakuacja była robiona. By się od razu przypomniało. Od razu się chłopie otrząsnąłem, obudziłem. I mówię, nie. Tak to my się kurwa nie bawimy, nie? Kurde, szkoda, że ma sporo manekinów. Goliat? Czy my chcemy rzucić Goliata? Nie. Możemy rzucić przerazę. To wtedy sobie spalimy. Mu spalimy kartę. Za 7 mu spalimy kartę. Kurczę. Ale to z tej karty przecież powstanie tego. Jakiś potwór, tak czy siak. To chyba nie chcemy. A to? Przywołuje towarzysz Iris. No tak. Rzućmy Iris von Everett. Jeżeli nie oglądaliście wcześniej, nie graliście w serię wiedźmińską, to nie będę spoilerował, kim są te postacie. Chociaż pewnie większość tutaj wiem postaci. Jak Goliat. Wiem, co to za postać, no ale nie spoilerujmy. Okej, mu się odrodził potwór. No, jakiś Bob. Bob jakiś, nie potwór. Co to jest? Dudu. Mi została jedna karta, bo gram potworami, no tak. Możemy to w sumie teraz się poddać. To by było nie takie głupie. A, ja bym się poddał. Było nawet całkiem mądre. Dobra. I zużył gęstą mgłę, okej. To dobrze, że zużył tą gęstą mgłę teraz. A nie w następnej tej. Nie w następnej rundzie. No i my mamy tą przewagę, że nam zostaje jedna karta. I to jest akurat mega fajna umiejętność. Zważywszy, że gramy tutaj pod drugą linię. O ty kurwo. Że gramy pod drugą linię, to dobrze właśnie, że użył tą gęstą mgłę. No i mamy za bardzo kart potworów dobrych. No, do pizdy ta potworów talia jest. Po prostu jakbyśmy mieli dużo więcej kart potworów, byśmy się na pewno fajnie bawili. Czy my mu chcemy spalić kartę? No pewnie ogólnie to chcemy, no. Czy to jest karta transformuje wszystkie... A, to transformuje wszystkie karty ukrytej mocy, a nie zamienia się kartę ukrytej mocy. Jeśli to nie jest karta ukrytej mocy. To jest chyba karta ukrytej mocy. Ukryta moc. To jest chyba deadlap, już mówiłem w jakichś poprzednich odcinkach o tym. Kurwa, ale jestem debilem, że ja tą kartę rzuciłem. A dobra, teraz to git w miarę. Ty, może... O kurwa, dobrze, mam 300 IQ, a nie, dobra, nie mam, bo sobie też spalę kartę. Dobra, zerowam IQ. A dwie se spalę, dobra. Mam jednak kurwa ujemne nawet IQ. Jocie dupca. Gramy gziba. Koniec rundy. Jak koniec rundy, jak mogę jeszcze potwora użyć? Znaczy moje karty.
A, czy chyba, że to jest pasywka, że jakby ona ciągle działa, nieważne co by się nie działo. Okej, okay, no wygraliśmy to taką gównianą talią. Niechaj będzie. Wigrackie korony. Tu wiel. I tutaj gdzieś jest też kupiec. Podoba mi się to twoja rada. O, kolejny kupiec i kolejna karta gwinta? To gdzie my zeszliśmy? Kurczę, w dzielnicy, w której jeszcze wcześniej nie byliśmy, dlatego jest masę tutaj. Masę tutaj kupców, no musimy zajrzeć. Musimy zagrać, bo ja później zapomnę. Co chcesz dać w zastaw i ile ci trzeba? A skąd wiesz, że w ogóle potrzebuję pożyczki? Każdy potrzebuje. A ty już na pewno nie wyglądasz mi na takiego, co groszem śmierdzi. O ty kurwa. Na razie nie narzekam. To może obejrzysz fanty na sprzedaż. O, no i teraz rozmawiamy jak ludzie. Pokaż, co masz na zbyciu. Poka. Zmień swoje życie poradnik. Przedmiot można przeczytać. Przecież ty nic nie masz na sprzedaż, kurwa. Czy molek. Pan daje dużo pieniążków za różne rzeczy? No kurczę, chyba niby tak. Chociaż może nie. Nie wiem, u krasnoluda wszystko sprzedajemy, on jest najbardziej OP. Od dawna pracujesz jako lichwiarz? Na pewno, od takiego chłopaczka. Pomagałeś ojcu, tak? I przejąłeś po nim interes. Nie, ojciec przyniósł mnie tu pod zastaw i nigdy nie odebrał. A może nie pogardzisz partyjką gwinta? Potworamy nie gramy. O. No właśnie chciałem powiedzieć, czemu mi się muzyczka nie zmieniła. Na tą, na którą powinna się zmienić. No i z taką muzyczką to można grać. Dobra. Trzeba tutaj w końcu zagrać cesarstwem Nilfgaardu. Dodajmy tą kartę. Spacem będzie najlepiej dodawać i tą kartę. Może coś wyrzucimy, co? Zoltan jest do pizdy. Możemy Zoltanika wyrzucić. Co jeszcze byśmy chcieli wyrzucić za kartę? Kawaleria za trójeczkę. Nie wygląda na solidną kartę. Wyrzućmy. Czy my jeszcze chcemy coś wyrzucać? Wesemira na pewno nie chcemy. Manekina na pewno nie chcemy. Młody emisariusz na pewno nie chcemy. Dobra, niech na razie zostanie. Z tego co widzę, to wszystkie tutaj karty są w miarę mocne. A i zapomniałem znowu zmienić tego. Gościa. Trzy manekiny aż? Kurczę, nie wiem. Przywódcę zapomniałem zmienić. Gościa, ty. Kurczę, trzy manekiny, to nie wiem, czy to jest dobry wybór. Szczególnie, że nie mamy ani jednej postaci, która by odrodziła. Jakąś tego. No jakąś mamy spaloną kartę, więc możemy zaryzykować. Ale wydaje mi się, że Skiela i Lamberta byśmy wymienili. Git, no pół na pół i teraz coś z odrodzeniem, kurwa. Ale tragiczne karty dostałem, co jest? Co jak robi tutaj zdolność dowódcy? A przetasowane i wrócone do talii karty każdego z graczy, a mój? Znajdź w swojej talii kartę deszcz. No dobra, no jest absolutna tragedia, no. Rzućmy Regisa. W takim razie. Liczmy na to, że jakimś cudem my to wygramy. I wie jak. Nie no, tragedia, na chuj mi dwa grzybki. Fatalnie. Dobra, rzucam wszystko, bo to będzie chyba szybka potyczka. No, coś mi się wydaje, że to będzie szybka przejażdżka i tyle. Ty, chyba że... To, co chciałem teraz zrobić, to nie jest takie głupie. A to? Niszczy najsilniejszą jednostkę dalekiego zasięgu twojego przeciwnika, jeśli jego suma siły jego jednostek dalekiego zasięgu wynosi 10 lub więcej. A które to są karty dalekiego zasięgu? To jest dwójka, czy... Które to są, kurwa, karty dalekiego zasięgu? Nie wiem, powiedzmy, że to te ostatnie.
O, przeciwnik sposobu. I to może... Semira byśmy rzucili i wygrali to? Ja bym zrobił chyba coś takiego ogólnie. Coś takiego... I... spokojnie. Coś takiego... Jeszcze ile możemy ściągnąć? 3, 4, 5, 6, 7. Czyli z 5 możemy. Z 5 jeszcze możemy ściągnąć, czyli możemy tą laskę ściągnąć, albo tego Regisa. Tego Regisa byśmy zostawili, więc ściągnijmy tą laskę, bo z tego Regisa przecież pozostanie jakiś potwór w następnej turze. A mi nie powinien zostać potwór i następna jakaś karta? Tak mi się wydaje. No i wygrane, więc spasujmy. Krabopają. A mu też została karta. A mu zostaje karta, bo przecież my gramy kurwa Nilfgaardem, jestem debilem, dobra. Nie było tematu, krabopająk. Dobra, no to co? Vezemir. Lodowy gigant. Ta laseczka. Może jest szansa. Mała. Uj. Opamiętam to, to jest Kraken, Keiran. Ten pień tam z lewej, on się rusza. To nie pień, to macka. To jest chyba ten potwór, z którym walczyliśmy w Wiedźminie 2. Chyba nie był łatwy, z tego co pamiętam, no. Był kurczę całkiem ciężki. Okej, mgła. Grzyb. Nic mi nie da ten grzyb, ale rzućmy go. Przegraliśmy, co? Na bank przegraliśmy raczej. Moja postać co robi? Bo już zapomniałem. Kartę deszcz. No, GG. No niestety, chujowe karty. Jeszcze raz byśmy zagrali. Witaj. Najwyżej wadniemy w dłuższy odcinek. Zagraj w karty. A może? Może być za piątkę tamten. 5 koron to i tak pizie. O! A tutaj nie mam takiej soli. Co ja nie ma. Czemu ja nie dodałem tych kart zajebistych takich? Drykański ognisty skorpion, a ja go nie mam? Ty, no ale jaja. To jest jaka karta, co jest grane? Ty, ja mam wrażenie, że wcześniej nie było tych kartów. Nie, jestem kurwa debilem, czy tych kart nie było? Wydaje mi się, że na pewno nie było. Dobra. Dwa grzybki zostawmy tylko. Za dużo ostatnio ich było. I manekiny to on zostawił i rozpocznij grę. A dowódcę mogę zmienić, kurczę. Niechaj będzie już. Wsparcie uczników możemy wyrzucić. Regis, elegancko. No i co, koło jeszcze tu wymienimy? Chyba tego zioma. Albricha? Nie. Tego. Ibora. Okej, okay, zagziby. A może być, noga mi ścierpła. Powinniśmy to wygrać. Wrzućmy coś w miarę, co będzie miało mało HP. To będzie ten ziomo. Kurczę, noga mi ścierpła. A, mrówki. Że ścierpła, dzisiaj takie skurcze miałem. Zajebiście zagrałeś, wariacie. Super robota, ale jednym punktem wygrywa, to prawda, to trzeba przyznać. No zagrajmy pod drugą linię. Irilla. On gra pod pierwszą, co oznacza, że pewnie mi zaraz wypierdoli tutaj mgłą. Moi łucznicy nic nie będą widzieć niestety. A ten co robi? Niszczy najsilniejszą kartę? Ty, to spali Cyrillę. No to rzucaj kurwa. Totalnie gigaopę. Okej, on gra dalej. O kurde. A to są chyba karty, których nie da się za bardzo spalić, prawda? Mi się wydaje, że jak ja rzucę tą laskę, to ona nie spali tych kart, bo to są karty specjalne. Powrotem jakbym rzucił oczywiście. Chyba gramy dalej. Z drugiej strony mam mocną przewagę. Chyba spasujemy. Prawie dwukrotną. Nie ma co chyba forsować. Zobaczyć, że mu zostanie jakaś dobra karta, żeby ta piątka została, no dupa.
No i teraz musimy wygrać. Jakkolwiek by się stało. Misja jest kurczę zwycięstwo. Ten co robi? Jeszcze. Aha, jednostki na ostatnią tą, na ostatnim linie. Ten daje grzybka, czyli transformuje. Ten co robi? Też kurczę, no to zagrajmy tego. Leto. Kurwa, ma same karty dzikiego ogonu. Halo. Niedobrze. No nie wiem, zróbmy coś takiego. Kurczę, no przestań grać, wariacie, wstrząsi się. Może to zagramy? W sumie deszcz? Możemy zagrać. Chciałbym nie. Halo, chciałbym zagrać. Tak jest, kartę dowódcy. Mogę? A, muszę mieć najpierw deszcz w talii. A, no ta. Miałoby to sens, skoro jest napisane znajdź deszcz. W talii. XD. Suma siły jego jednostek, dalekiego zasięgu. Teraz możemy zobaczyć, czy daleki zasięg to ten. To które są talie? A to jest daleki zasięg. Chyba, że to i to jest daleki zasięg. Dobra, w każdym razie zajebiście to zagrałem i chłop ma dwie karty. Więc zrobiłbym coś takiego. Cyk. Mieliśmy to wygrać. Czyste niebo chłop gra. A ja co gram? Ja nie mam co grać. Ja mogę liczyć na to, że ja klikam spłacę, nie? I liczę na to, że on nie ma karty. Hit. Mój ruch. Cyk. Ulewny deszcz. O kurwa, ulewny deszcz. A dobra, ulewny deszcz jest na ostatnim linie. Już myślałem, że na środkową, dobra. Kurczę, średni ten Nilfgaard, mam wrażenie. Mam wrażenie, że czegoś tam brakuje, ale nie wiem czego do końca. Ale coś tam... Coś brakuje, kurczę, w tej przyprawie zwanej talią Nilfgaardu. Ale tak jak mówię, nie wiem do końca co. Szpiegów niby ma dużo. Czego tu szukasz? Nie wiem. Wydaje mi się, że mało się kombują karty, albo z kolei może właśnie za dużo mam kart. I przez to one się nie kombują. Fajne jest to, że w zależności w jakiej dzielnicy nawet jestem Nowigradu, to kurczę, w zależności w jakiej dzielnicy jestem, to się nowe... O kurde, to się nowe te... Nowa muzyczka odpala. To nie jest trop Garkaina ani Fledera. Nie, no tutaj jest coś się... A, bo tu mam misję poboczną, tak? Tak mi się wydaje, że tu jest jakaś misja poboczna do wykonania. Jakieś śledztwo, prawda? Nic, tak mi się wydaje, że ponicce do... Kurwa! Co się dzieje? Ponicce do kłębka. Wygenerowany poziom 11. Możemy to wykonać, tylko nie teraz. Na razie spotkajmy się z Rosą, wykonajmy tą misję poboczną. Ja jestem gigafanem misji pobocznych. A to jest misja poboczna, także... Wykonajmy ją jako pierwszą, a później zlecenie. Zawsze przychodzisz na spacery z regimentem Nilfgaardzkiej piechoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla twojego bezpieczeństwa, Roza. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No ale mniejsza z tym. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Faratre, mówił, żeby... A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt z Rivii, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już, odmaszerować! Lewa, prawa! Wreszcie. No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. I to będzie... Czy to będą cyce? Umawiamy się na trening? Wysługujesz się? No, umawialiśmy się na trening. Umawialiśmy się na trening, nie na spacer. To... Oj, wiem, Geralt. Nie przynudzaj już tak, tylko chodź. Potwierdzam. Moglibyśmy nie przymulać. Czujemy zabawę. Keswex,
A zapowiada się całkiem nieźle. Idziemy z księżniczką gdzieś. Uj, wie gdzie jest tam. No, pewnie księżniczką ona nie jest, ale... Widzisz, pomyślałam, że zamiast siedzieć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. A. Pojedynek na moście, jak w powieści. No, wyciągaj miecz. Myślałem, że będzie pojedynek mam na miecze, ale... srebrny i żelazny, a powinniśmy walczyć na drewniane. Co się stało? Czemu jest lag? Powinniśmy. Halo, Kurczę, nie mam zielonego pojęcia, co tu się wydarzyło. Ściął mi się tylko i wyłącznie OBS, a cała gra mi chodziła, tylko jakby OBS mi się ściął. Tym razem nie jest to wina moja, tylko OBS, a może jest niezaktualizowany, bo ja z 3 miesiące go nie używałem. Może była jakaś aktualizacja i nie chciała mi się jej aktualizować. Jakiś błąd wyskakuje. No więc będzie trzeba to zobaczyć, najnowsze jakieś aktualizacje OBS-ika. A my kontynuujemy sobie. Nie pamiętam, co mówiła, powinniśmy, ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno. A tu się akurat zgodzę. Zakazany owoc. Panienka życzy, tylko żeby potem nie było płaczu. Smakuje najlepiej, proszę tutaj nie myśleć o złych rzeczach. Zakazany owoc, ale wiadomo. Dobrze, że nie jestem Brooksą czy innym Alpem, bo już byś nie żył. Co jest, kurwa? Gratuluję. Rzeczywiście walczysz jak Brooksa. Co to było? Może powinnam mieć taki przydomek. Czarna Brooksa. Czarna, bo wiesz, z Nilfgaardu. Nie no, teraz nam wkurwiłaś. Nie no, rewanż. Rewanż smulcy, bo to Pana było zaskoczenie, kurwa. Pierdolona zmija. Nie mam tu znajomych. Ojciec trzyma. Jak zwykle samica. Z zaskoczenia. Bankiety i bankiety. Psychicznie nas rozegrała. Nie znoszę bankietów. Rozmowy nudne, jedzenie podłe, a alkohol słaby. Właśnie. No, a z mieczem w ręku mogę się przynajmniej trochę wybiegać. Wyżyć. Dobrze, to co teraz? Kurwa, samica mi najebała. No dobrze, to co teraz? Jest. Wracamy do domu. Tylko. Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. O kurde. Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, Far Atre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. On specjalnie szmulec żmija. Nie mogła odejść daleko. Zatrzymała kurczę czas w gierce. Dlatego się wszystko zaatakowało. Znam takiego gagatka, który zatrzymuje czas. Użyj wiedźmińskich zmysłów, ale tutaj muszę użyć tych wiedźmińskich zmysłów. W tę stronę jest 7 kotów. Ta postanowiła jeszcze poszaleć. Coś czuję, że twórcy gry by nas nie zostawili tutaj na lodzie. Bez żadnego ciekawego plot twistu. Daleko się zapuściłaś od Nilfgaardu, kurde. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Far Atre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz. Poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Czarny też człowiek. Widzi mi na to zawsze ciągnie do potworów. Ale stołby z tej mi się kochać jest. No, to już my się rozprawimy. Bierz ci kasę? Nie, nie wiem, kto wybrał, kurwa. Czy jest jedna osoba, która zapłaciła im jeszcze, żeby sobie poszli. Dobra, ziom i spadaj? Nie, no chłopie, nawet jakbym miał tą opcję tego znaku mu rzucić na pizdę, żeby z tą poszedł, to i tak bym im najebał. To teraz powiem tak, żebyś zrozumiał. Odpierdol się od niej. No proszę, teraz już nie tylko czarni chcą nam rozkazywać, ale i wiedźmini. Tyle, że ja ani jednych, ani drugich słuchać się nie będę. Na niego, Lukas! Kurwa, żeby tylko się za mocni nie okazali, nie wiem czy... Nie wiem czy to ja nie mam jakiegoś słabego czasu reakcji ostatnio. Dobra, chłopie, ty mnie z pałki bijesz. O kurwa. Lukas! Nie ma więcej pranków. Żadnej śmierdzącej kiełbasy też nie przyniesiesz na jakiś kurwa hajlik. Będziesz wkurwiał.
Rozumiesz już, czemu twój ojciec nalega, żebyś miała obstawę? Żeby mogli mnie obronić, jak ty. Nie, żeby w ogóle nie dochodziło do takich sytuacji. Roza, przez twoje kaprysy zginęli ludzie. A chuj z nimi. A nie, w sumie to... Mam uronić nad nimi łzę? Uczcić minutą ciszy? Dostali z drugiej strony, przez Nilfgaard podbija im kraj, więc nie dziwię się takiej reakcji. Dziwi się, że Północ nienawidzi Nilfgaardu? Po zakończyć naszą lekcję? I ty się dziwisz, czemu miejscowi nienawidzą Nilfgaardu? Myślałam, że jesteś inny niż reszta Nordlingów. Że nas rozumiesz, nasze pojęcie sprawiedliwości. Ale widzę, że się pomyliłam. Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. Marsz. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku. Za młoda. Za stara. Jak na te czasy. W średniowiecu to wyjebango. 10 lat miałeś i... Mało przechodzoną. Wynajmy Amandę. Nie. Ślub przyjechał. Nie. Wymienię dziurawy garnek na brytki. A tak. To pisze do ogłoszenia. Myślałem, że coś innego się aktywuje. Szukacie wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. No, w kanałach jak siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. O. Pytaj o Olgierda von Everett. To on wystawił to ogłoszenie. Czyli jednak to. Dobrze myślałem. Ale nie będę pytał. Nie, żadne miłego, złego porządki. Nie ma takiej możliwości. Nie teraz. To też jest to jedna z najlepszych misji w tej gierce. To zrobimy jakieś zlecenie. Zlecenia akurat nie zrobimy, ale zrobimy jakieś zadania poboczne. Nabiał i ciemne siły. Przeszukaj rezydencję Aramsa, używając wiedźmińskich zmysłów. Od pewnego kupca w Nowigradzie Geralt dowiedział się o czarodzieju Aramsie. Biedaka spotkał straszliwy los, jak wielu innych czarodziejów. Został spalony na stosie. Pozostawił po sobie wiejską rezydencję, która mogła kryć wiele zagadek i cennych przedmiotów. Zazwyczaj mam wytłumaczenie, że... że nie umiem czytać z powodu tego, że jestem nierozgrzany i po prostu wstałem. Natomiast teraz, nie wiem, nie mam wytłumaczenia, ale jestem po całym dniu przecież. Przyjaciele z dalekich krajów. Zaklinacz słów oferuje swoje skromne usługi. Mi by się kurwa przydał taki zaklinacz słów. Pokonałem bez miary wód, by dotrzeć do waszej ziemi, by poznawać imiona zwierząt, które ją zamieszkują, rośliny, które je porastają, a przede wszystkim wasze imiona. Może odebrało mi narzędzia mojej sztuki, ale zaklinania słów to więcej niż rzemiosło. To nieustanne poznawanie świata i próba jego zrozumienia. Dlatego jeśli jesteście chętni na chwilę rozmowy z przybyszem z Ofiru, zapraszam do mojego namiotu. Rozbitego psy młynie nieopodal si. Okej. Zaklinanie na dobry początek nazywa się misja. Możliwe, że ja po prostu nie widzę, kurwa. Na który level to jest misja? Nie ma napisane nawet. Jest napisana ta misja, zaklinanie, coś tam. Ty, no nie ma. A jest, na 32, dobra. A i to jest w ogóle serce z kamienia. No dobra. Możliwe, że to jest przez to, że ja mam okulary, kurczę. W miarę już stare i ledwo co widzę. Jest to jakaś karczmarka, której nigdy wcześniej nie spotkaliśmy, więc trzeba jej opnąć jakieś kurwa rupiecie i po raz kolejny spotkać się na tak zwanej partyjce Gwinta. Czemu ty dajesz tak mało za te rupiecie? Szybkie sortowanie, ty, ale według ceny. Zawsze daję według ceny i zawsze mi zmienia to. Według ceny, bo chcę tu pokupować karty. Pyk, pyk, pyk. O, i tutaj nalewka z mandragory też by się przydała, więc trzeba to, nie wiem, srebro sprzedać. Cyk i wiśniówka na spirytusie? Chyba tak. I to nam będzie potrzebne do wytworzenia tak zwanej białej mewy. A z niej... Chciałbym zagrać z tobą w karty.
konkretnie w gwintach. A nie możemy wytworzyć już wyśmienite oleje. Czy jeszcze raz możemy, czy jeszcze raz chcemy w ogóle spróbować cesarstwa Nilfgaardu? No chyba chcemy, tylko wywalmy manekiny. Yennefer chyba też wywalmy. Ona przywołuje Geralda. Ja kurwa nie mam Geralda. Wywalmy ją na razie, chociaż to mocna karta. Ten ziomuś też wypierdalasz ze składu. Wsparcie uczników? Wypierdalasz też. Saper? Nie wiem, a to co to jest? Ja nie wiem co to za karta. Dobra, na razie jest git. Zobaczymy. A miałem sobie znowu kurwa zmienić szefa. Zapomniałem. Przede wszystkim chcemy szpiegów, to prawda. Grzybki też możemy wymienić. Cynthia. Eskiel, Lambert. Nie wiem, to wywalmy tą Cynthię. Mam wrażenie, że muzyczka jest bardzo cicho. Bardzo, bardzo cicho. No to co, szpieg chyba. Tyk. No chuj taki szpieg, co mi jedną kartę dobiera. Po co mi ten szpieg? Zdaję 0, daję mu 0 punktów, dobiera mi jedną kartę. No pizdy ten szpieg. Radowid Srogi. Król powinien być bezlitosny dla swych wrogów i hojny dla swych przyjaciół. Zgodzę się. Niszczy najsilniejszą jednostkę dalekiego zasięgu twojego przeciwnika, jeśli suma siły wynosi 10 lub więcej. Kurwa, niedobrze. Mano. Przywołuje odpowiednie karty. Zobaczmy zatem jakie. A żadne. A mi się przyciszyło. Słuchawki, albo miałem ściszone słuchawki. Co to za karta? Jakub. Cel zawsze uświęca środki. Transformuje wszystkie karty ukrytej mocy. No to Lambert. Ty chuju. Lambert. Szpieg. Do pizdy ci szpiegowie. Ja nie wiem, czy to jest zbugowane. Wydaje... Nie no, na 90% ci szpiegowie to tu są zbugowani. Moglibyśmy to naprawić, usuwając moda i wgrywając od początku. Ale obawiam się, że spowodowałoby to nieodwracalne skutki. I wszystko by się już pobugowało. Na razie jest dobrze. Szpiegowie są do pizdy, ale generalnie da się grać. Chociaż czy wszyscy zawsze jedną kartę tylko dobierają? Kurwa, jak tak, to przypał straszny. To bym trochę syfu narobił. Chociaż... Jest, do tej modyfikacji, którą widzicie, jest jeszcze jedna modyfikacja. Tamta modyfikacja z kolei... Myślę, że się poddamy. Z kolei... przywraca szpiegów i ich dawne działanie, czyli że dodałem przeciwnikowi punkty, ale dobierasz za to dwie karty. Nie no, to jest kurwa giga scam, nie? A ja mogę tak zrobić. A nie mogę, bo nie mam deszczu i go nie dodałem. Tak to bym mógł zagrać swoją umiejętność tego szefa, dowódcy. Ale nie mogę, bo jestem kurwa debilem. A tak to spalę przed wszystkich. Znaczy siebie w sensie. Tragedia. Zerykański ten, niech będzie. Przeciwnik sposował, zajebiście. Ile mam teraz punktów? Za mało. Cyk. Pas. Wygrana. Zwycięstwo, ale jakim kosztem? Mój ruch teraz. Oczywiście, że mój ruch. GG. Da pizdy, tak. Talia Nilfgaardu. A ten nie powinien przywracać jakiejś karty? A on powiększa siłę o 1. Ale jaja. No nic. GG. Chyba, że wygram jakimś cudem. Ty. Ale jaja. Wygrałem. Dobra, rozjebani, kurwa. Tak S to dawno nie było S. Nauczy się grać, kurwa, w winta. Trajezy.
Dobra, mapa świata i trzeba wykonać jakieś zadanie. O kurde, gdzie jest to zadanie, które ja zaznaczyłem? Ojejciu, nie. W życiu nigdy nie wykonujemy teraz tego zadania. Jest chłopie 40 minut nagrywanie, nie ma takiej opcji. Statuetka szlachcica. Pokaż Triss statuetkę szlachcica. Na jednym z nowigradzkich straganów Geralt wypatrzył jadeitową statuetkę. Przedstawiała postać szlachcica i emanowała dziwną energię. Wiedźmin postanowił zabrać ją ze sobą i pokazać Triss. O kurde, no faktycznie chyba postanowiłem kupić taką statuetkę. Było na niej chyba napisane, że jest to statuetka potrzebna do misji. Więc ją kupiłem, aczkolwiek. To po nicce do kłębka? Co to jest za misja? Aczkolwiek nie sądziłem, że faktycznie to się przyda. Co to jest za misja po nicce do kłębka? Nie wiem. Chyba, że to na jakiś wysoki poziom. Dlatego nie patrzę i omijam to. Nie wiem, co to jest kurwa za misja. Nie widzę jej w ogóle. Co to jest za misja? Pokaż to. Jest, ale to jest napisane, że to jest w ogóle w tego przecież. Myślałem, że to jest, jak jest taki znaczek, to znaczy, że to jest na Skellige. Porozmawiaj z zarządcą slumsów. W okrawkach podłej dzielnicy Nowigradu Wiedźmin przyjął zlecenie na potwora mordującego nocami ludzi. Kera nie podejrzewa jeszcze, że historia, którą zacznie się w slumsach, doprowadzi go na salony? Nie, no ale to jest napisane, że na Skellige też. To jest misja. Wykonamy ją kiedy indziej. Nabiał i ciemne siły. Nie nabył ciemne siły, tylko statuetka szlachcica. Sorry, że za takie zamieszanie, ale... Ale jest już późno, jestem dzisiaj. Nie wiem, jak to po polsku. Juice up. Wyciężony to jest za mocne słowo, ale... Wyssany, kurwa, z soków? To tak by było po polsku. Ale to po polsku brzmi idiotycznie. No, w każdym razie, nie wiem. Zmęczony, ale zadowolony. Taki o. I juice up. Nie wiedziałem, że właśnie kupowanie tych misji, znaczy tych przedmiotów różnych, które mają wykrzyknik na sobie, będzie powodować i triggerować misję. Tak jak już mówiłem. Tak to bym kupował wszystko, tak to omijałem często te przedmioty, bo myślałem, że one się powtarzają. Nie, 15 razy kupuję. Kto oni? Hej, zaczekaj. Jacy oni? Monka. Ten siwy! O kurwa. Brać go! O, to mały skurwibąg, zasraniec, pasozyt. Dobra, przynajmniej troszeczkę rozrywki jest. Witam. A tak umiecie? A widziałeś to? Cyk, cyk, cyk. Patrz to teraz, pa. I sru. I podbitka. Cyk, cyk, cyk. Podbitka? W sensie, że podbiegam do nich. Nie wiem, czy to się... Podbitka dziwnie brzmi. Podbiegajka? Brzmi jeszcze kurwa gorzej. Ja naprawdę muszę podpracować nad językiem polskim, bo jest kurwa absolutna tragedia. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam. Żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. 30 sekund? Zawsze wystarczy. Zawsze. Porządny dom? O, tu takie alkohole? Jak to? Melina jest, chłopy. Macie coś innego oprócz alkoholi? Świecznik masz? Krasnoludki spirytus, chłopie, jaki to jest porządny domek. No, nic na jedzenie nie masz, tylko same kurczę butelki z trunkami. Tu są. Fajka. Krowie mleko, ale gówna. Kurwa, czasem to się nie opłaca chodzić po tych domach, bo tylko sobie zaśmiecasz ekwipunek. Tak naprawdę, ale na szczęście mamy 220 udźwigów. Ostatnie życzenie, weźmy najpierw książki, pozbierajmy wszystko co tu jest. Jest to nieodłączna część Wiedźmina tutaj, okradanie obywateli. Tak, Geralt?
Widziałem, że zachowałaś różę pamięci, którą dałem ci we Flotsam. Wydaje się, że to było tak dawno. Chyba dlatego, że tyle się zmieniło. Czyli zatrzymałaś się z sentymentu? Częściowo, ale przede wszystkim dla przestrogi. Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu przeżyć i nie dać się złapać. A przedtem gdzie byłaś? No to chujowe jest to, bo ostatniej ratalowaliśmy dupę. Sobie bez twojej pomocy. O! Co nie znaczy, że nie cieszę się na twój widok. Taka kurwa mądra Lińska mówiła tak. Zasadzkę na mnie założyli, gdyby nie ty. Spójrz, co zdobyłem. Samica. Kompresja artefaktowa. Ta figurka to zaklęty człowiek. Masz zamiar go odczarować? To. Oczywiście. Ktokolwiek zaczarował tego nieszczęśnika, na pewno już o nim zapomniał. Jaki kurwa człowiek. Wygląda na szlachcica. Zaczarowany. Rzeczywiście nim jest. Chodź za mną. Nie mogę tutaj odprawić rytuału. No co? Akurat tego się nie spodziewałem i nie pamiętam też tej misji. Dzisiaj same nowe rzeczy. Te paskudne miejsce. Dosyć ponure miejsce. Faktycznie wygląda jak schronienie wampira, dlatego możemy być pewni, że nikt nam nie przeszkodzi. Podaj mi tę figurkę i się odsuń. Spróbujmy odczarować tę figurkę. To chyba szlachcic. Przygotuj się, nie wiadomo kim jest naprawdę. No tak, mam wrażenie, że tyle razy to wspomnieli, że to będzie na bank jakiś kurwa. Właśnie wampir albo Himenel. Mój stary, bo Menel, rozumiesz? Ale to był dobry żart. Taką rozkminkę złapałem. Inalanda ona rejs. Koral! Jaki flashback. Nie! Wszystko ci wytłaczę. Koral? Nawet nie spojrzałem na tę dziewkę. Liczysz się tylko ty. Koral to jakaś czarownica pewnie. Ty nie jesteś Koral. Sukub, Mara. Gdzie ja jestem? Koral go zakleła. Co do niej podobne. Nie znam bardziej mściwej czarodziejki. No, może z wyjątkiem. Nie ma Koral? A to w takim razie podejdź bliżej, Sukubie. Hmm? Jak się nazywasz? Jesteśmy w Nowigradzie. Mówi ci to coś? W Nowigradzie? Ostatnie co pamiętam to Oxenfurt i wściekłą Koral. Jak może wymagać wierności, gdy sama puszcza się jak... No jak... Jak ten latawiec. W rzeczy samej. Pcia krew. Czuję się, jakby mnie zdeptało stado krów. Nie wiem, co mi zrobiła, ale widzę, że wyratowaliście mnie z opresji. Tak, tak, ja pomóc. Macie tu. No. Zabawcie się na mieście. Nie wiem, kim jest ta Kora. Znacznie pogorszył się od czasów, kiedy z nią sypiałeś. No chodź, nasz dobroczyńca poradzi sobie sam. To by musiało być jakoś bardzo dawno temu. Okej, czyli misja już została wypełniona. 30 nowigradzkich koron. Nie no, to jest jakiś żart, kurwa. Pomniejszy glif. Już więcej rzeczy tutaj naokoło znajdę. Statuetka szlachcica. No ale przynajmniej fabuła tej misji była całkiem spoko, mi się wydaje. Nie natknąłem się wcześniej na tą figurkę. I widocznie na tą misję, bo ni wuja nic nie pamiętałem. Dobra, no to co? Wyłaźmy. Gdzie my w ogóle byliśmy? Kurczę, no fajnie wyglądają te domy, naprawdę klimatycznie, nie? Wyobrażam sobie, jakbym, kurczę, naprawdę tak chodził. Chłopie, wyobrażasz to sobie? Wstajesz rano, walisz, chłopie, kawę i takie coś widzisz. Zajebiste w sumie. Co? Wytworzyłbym białą mewę. Pewnie, że bym wytworzył. Co nie, co bym nie wytworzył, jakbym wytworzył. I wytworzyłbym jakiś olej. Najlepiej. Najlepiej na przykład... z prochu Alberto. Prochu Alberto nie możemy, bo nie mamy jemioły. No to może Quebrich.
Rochu Ebrich. Też nie możemy, nie mamy na zmiaru. Kurwa mać, no daj mi coś wykonać. Tu za dużo składników, za dużo składników, za dużo składników, no to nic nie wykonamy. Przydałoby się poczytać troszeczkę książek na sam koniec odcinka. Wiem, że ten odcinek może być taki przymulejący delikatnie. Ale zróbmy sobie taki mega odcinek na chillu. Dobra widzowie, przeczytajcie sobie co tu jest napisane, jeżeli chcecie sobie przeczytać którąś z książek, to możecie zatrzymać w każdym momencie. Macie tu wszystkie 25 książek. Gdybym zostawił tą całą moją czytaninę, no to odcinek trwałby godzinę i 50 minut, więc uznałem, że mimo tego, że przeczytałem to wszystko na odcinku, no to kurczę, szybciej będzie, jeżeli każdy z was to sobie zatrzyma i będzie czytał tak naprawdę w głowie, bo dużo szybciej się czyta w głowie, niżeli na głos, więc no tyle. Przeczytajcie sobie, jeżeli chcecie i polecam sobie przeczytać niektóre te rzeczy, bo jest tu sporo rzeczy, które są warte uwagi. Sporo historii. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się jutro, no i co dwa dni tak mniej więcej na streamach. Pozdro widzowie.